Maxi i Olivia aż palą się do tańca, choć preferują różne kategorie. Wolę taniec standardowy od latynoamerykańskiego, bo tańczyli go moi tato, mama i dziadek. Dlatego ja też go lubię. Można się zmienić. Nie, nic z tego. Turniej w Staffordshire coraz bliżej. Para wybrała się do Croydon, by się wystroić. Może satynowy pasek wzdłuż nogawki? Z fałdą czy bez? Proste? O rany! Bardzo ładnie. Ślicznie. Wszystkie sukienki dostaję za darmo. Jak? Dobrze, możesz oddychać? Wcześniej nie miałam sponsora, a na sukienkę trzeba wydać 400 funtów. To dużo, ale są warte tej ceny. Są piękne i czuję się w nich jak dama, jak dorosła. Myślałem, że sukienki są po 200 funtów. Tyle kosztował chyba twój strój. Spodnie kosztowały przynajmniej 90 funtów. Spinki do mankietów 20, a buty pewnie z 50. Czyli razem 250. Cudownie, bardzo ładnie. Wygląd jest bardzo ważny. To pierwsze, co zauważają sędziowie, gdy para wychodzi na parkiet. Dobrze się kręci, jeszcze zanim odezwie się muzyka. Sporo guzików. Nawet na spódniczce. Max je policzy. Shannon szyje najlepsze sukienki dla Oliwii. Po paru tygodniach wszyscy je kopiują. Ile? Pogubił się. No proszę. Max nie chce być gorszy i też sprawia sobie nowe wdzianko. Jaki elegancki i przystojny. Cóż. Elegancki, tak. Wciągnij brzuch. Czasem spodnie są tak ciasne, że wypychają mi brzuch do góry. Zakupy zrobione, czas wrócić do domu i do treningów. Czuję się wspaniale, ty na pewno też.